Trójkąt Lubelski, czyli ta inicjatywa współpracy, którą powołano w Lublinie w lipcu 2020 roku, którą powołały Polska, Litwa i Ukraina, to jest niewątpliwie nawiązanie do pewnych tradycji historycznych. Zresztą nie przypadkiem ministrowie spraw zagranicznych w deklaracji, która na mocy której utworzono Trójkąt Lubelski, wspominają o wielowiekowych więzach, które łączą te trzy państwa. Oczywiście ta historia nie zawsze była dobra, nie zawsze była łatwa, ale istotniejsze jest też chyba to, że Trójkąt Lubelski jednak jest osadzony w realiach XXI wieku, w wyzwaniach i uwarunkowanych związanych z dzisiejszą rzeczywistością. I tu ma niewątpliwie pewien potencjał, bo ma potencjał jako pewna instytucja bezpieczeństwa regionalnego, również w oparciu o wielonarodową brygadę litewsko-polsko-ukraińską, która zresztą także w Lublinie stacjonuje, czy jej dowództwo. Jest potencjał pewnej współpracy gospodarczej, jest wreszcie potencjał no właśnie nawiązujący do tych wspólnych tradycji, czyli potencjał współpracy w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego, kultury, edukacji. Niewątpliwie tak jest. Niewątpliwie tego rodzaju współpraca przyczynić się też może do przezwyciężania właśnie przeróżnych barier, stereotypów i wzajemnych uprzedzeń między tymi trzema narodami. A z kolei z punktu widzenia Ukrainy to jest bardzo ważna inicjatywa, ponieważ tutaj, jeśli chodzi o współpracę na poziomie regionalnym, Ukraina jest w tej inicjatywie jest pełnoprawnym członkiem, państwem, które wyszło między innymi z inicjatywą utworzenia takiej formuły współpracy. A to jest dla nich, dla Ukrainy to jest o tyle ważne, że jednak Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej, więc jest to dla niej ważna platforma współpracy z państwami, które należą do Unii Europejskiej, czyli Polską i Litwą. Oczywiście nie ma żadnej gwarancji sukcesu takiej współpracy, dlatego że wiele na to czynników wpływa zewnętrznych i wewnętrznych, co nie znaczy, że takiej współpracy nie należy rozwijać, nie należy jej kontynuować. Dlatego, że współpraca zawsze daje korzyści, zwłaszcza jeśli to jest współpraca na poziomie regionalnym. W wielu miejscach świata tego rodzaju inicjatywy współpracy regionalnej są z powodzeniem rozwijane i świetnie sobie dają radę, dlatego że z sąsiadami się zasadniczo współpracuje najłatwiej, bo znamy się od dawna, znamy swoje złe i dobre strony. Jesteśmy sobie bardzo często w pewien sposób także bliscy pod względem kulturowym, pod względem mentalnym. W naszym regionie jest wiele takich inicjatyw. Ten Trójkąt Lubelski nie jest oczywiście jedyną, bo mamy i Grupę Wyszehradzką, i Bukaresztańską Dziewiątkę, i Trójmorze, inicjatywę Trójmorza. Więc to znowu jest kwestia tego, będzie sukces czy nie będzie. Oczywiście trzeba unikać mnożenia bytów, tego, żeby one nakładały się kompetencjami, bo to oczywiście ogranicza ich efektywność. No i rzecz jasna nigdy nie ma gwarancji, że to się uda. Ale jest wiele przykładów współpracy regionalnej, która nie jest zbyt efektywna, ale są też przykłady bardzo efektywnej współpracy regionalnej. A ona jest potrzebna z wielu różnych względów, choćby dlatego, że sytuacja międzynarodowa no, jest nie najlepsza. Mamy do czynienia z narastającą rywalizacją mocarstw, a my nie jesteśmy mocarstwami. Żadne z tych państw nie jest mocarstwem, więc tym bardziej powinniśmy trzymać się razem. Mamy do czynienia z koncepcją powrotu do koncertu mocarstw, a to też nie byłoby dla takich państw jak my specjalnie korzystne. Mamy wiele wyzwań, mamy wiele zagrożeń na poziomie międzynarodowym, które mają charakter właściwie tak bardzo umiędzynarodowiony, że żadne państwo nie poradzi sobie z nimi w pojedynkę. Więc znowu to jest kolejny powód do zacieśniania i rozwijania współpracy na poziomie regionalnym. W przypadku Trójkąta Lubelskiego zapewne należałoby pomyśleć o jakiejś formie jego instytucjonalizacji, bo to nadaje pewną podmiotowość takiej formule współpracy. Oczywiście oprócz tego no, konieczna jest przemyślana strategia działania, konieczne jest wypełnienie tej formuły współpracy jakąś realną treścią. A przy okazji, jeśli mowa o podmiotowości, tu chodzi także o podmiotowość naszego regionu, tej naszej części świata,
Także z powodu tych uwarunkowań zewnętrznych, o których tutaj wspominaliśmy, czyli tego, że no, świat się robi niebezpieczny coraz bardziej, świat się robi coraz bardziej jednocześnie współzależny i świat się robi coraz bardziej konfrontacyjny. Więc w takich warunkach po prostu trzeba współpracować. Natomiast te koncepcje, które również się pojawiły w kontekście Trójkąta Lubelskiego, czyli te koncepcje czy pomysły odnoszące się do tego, by w przyszłości była to czwórka lubelska bądź kwadrat lubelski, czyli aby uwzględniała ta współpraca także Białoruś. No, niestety w obecnej sytuacji chyba jest to mało prawdopodobne i raczej coraz mniej prawdopodobne, ale kto wie. Kto wie, być może w przyszłości uda się to poszerzenie tej formuły współpracy. Ale warunkiem, jednym z wielu warunków oczywiście jest przede wszystkim efektywna i udana współpraca na razie na poziomie tych trzech państw tworzących trójkąt, czyli Polski, Litwy i Ukrainy.